Witam panią Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam serdecznie panów radnych. Witam panie i panów sołtysów. Witam panią przewodniczącą Rady Osiedla. Witam pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnej w tej chwili jest 15, a więc frekwencja jest 100%. Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. W zaproszeniach na sesję otrzymali państwo propozycję porządku obrad. Proszę pozwolić, że go przedstawię. A więc jako punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gmina Danówka, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 8 łamane przez 59 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Adamówka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane przez 42 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym osiedli. Punkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 14. Zakończenie obrad. Czy uznają panowie propozycje porządku obrad? Czy to są inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proponuję, aby do dzisiejszego porządku obrad wprowadzić dwa dodatkowe punkty po punkcie 12.
Pierwszy punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Te pomniki przyrody są ustanawiane przez Radę Gminy na wniosek Nadleśnictwa Sieniawa. Ten wniosek musiał zostać zatwierdzony, to znaczy projekt uchwały musiał zostać zatwierdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zresztą był nawet uzupełniany przez Nadleśnictwo właśnie na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I ponieważ otrzymaliśmy już akceptację projektu uchwały, prosiłbym o wprowadzenie tego do porządku obrad. I drugi punkt, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Adamówka. Jest to uchwała, która wprowadzana jest do porządku obrad na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która obradowała jeszcze w styczniu i zobowiązała wójta gminy do przedłożenia projektu uchwały na najbliższej sesji. Przez przeoczenie ten projekt uchwały nie znalazł się w wysłanych do Państwa zaproszeniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Proszę bardzo, pan radny. Chciałem, został wprowadzony punkt odnośnie upamiętnienia profesora Adama Gruzy. Bo sprawa toczy się już 5 lat i trzeba by było w końcu coś z tym zrobić. To może małe wyjaśnienie. Na sesji propozycje rozszerzenia porządku obrad przysługują tylko i wyłącznie wójtowi. Natomiast to nie chodzi o to, że przysługują wójtowi. No ale w jaki sposób mamy, mielibyśmy, bo ja chętnie bym tą pana propozycję poddał jako własną. Nie ma problemu, ale co my możemy na dzisiejszej sesji zrobić? Żeby Rada mogła podjąć jakąś decyzję, no musi być przygotowany projekt uchwały. W związku z tym, no projekt uchwały się nie przygotowuje w czasie trwania sesji, tylko przed sesją. To może być wniosek skonkretyzowany, aby na najbliższej sesji, jeżeli jest taka wola Rady, taki punkt się znalazł. Ja przepraszam, ale ja mam taką propozycję. Proponuję, aby na najbliższych komisjach, jeżeli się zbiorą, komisja zajęła się tym tematem i na wniosek komisji został wprowadzony punkt na następną sesję i na następnej sesji byśmy się zajęli tym tematem. Dobrze, w porządku, nie ma sprawy. Dziękuję bardzo. Kto z panów radnych jest za rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 i 14 w brzmieniu przedstawionym przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzenie porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych, 1 wstrzymujących się. Też i jeden stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony przy większej liczbie głosów. Czy są też inne propozycje w sprawie porządku obrad? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Otwieram głosowanie na przyjęcie porządku obrad. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się też 1. Następnym naszym punktem jest punkt 4, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie
na przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że protokół sesji z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proponujemy w tej uchwale wprowadzić nadwyżkę budżetową w wysokości 1 168 582 zł i 80 groszy i 8 groszy i o taką kwotę proponujemy zwiększyć wydatki, przy czym wydatki bieżące o kwotę 500 wydatki bieżące o kwotę 508 582 zł i 8 groszy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 30 tysięcy złotych. Byłby to zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dobczy i uzupełnienie drobne w Magdalenie Siemiarskiej. Zakup wyposażenia oraz remont budynku Urzędu Gminy 300 192 zł i 16 groszy. Proszę tutaj te 16 groszy nie mylić z jakimiś szczegółowymi wyliczeniami. Ta kwota wynika po prostu z takiej końcówki, która zostawała. Zgodnie z sugestią wczorajszego posiedzenia komisji, w pierwszej kolejności byłaby robiona wymiana pokrycia dachu tego budynku i elewację. Elewację w sensie, można uszczegółowić, w sensie termomodernizacji. No jest to też bardzo trafny wniosek komisji z tego względu, że dużo wskazuje na to, iż w przyszłym roku możemy ten budynek ogrzewać gazem, w związku z tym ta termomodernizacja jest jak najbardziej wskazana. Wypłaty diet dla sołtysów 7 tysięcy złotych. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Cieplicach 10 tysięcy złotych. Są to środki, które szkoła ta uzyskała w ubiegłym roku z Narodowego Banku Polskiego, startując w konkursie. One zostały wprowadzone w roku ubiegłym do budżetu. W tym roku będą wykorzystywane, no i wprowadzamy je jako nadwyżkę budżetową. Realizacja projektu pod nazwą Wychowanie Przedszkolne Świętego Mikołaja. Jest to dokładnie taka sama sytuacja. Też środki niewykorzystane w roku 2019 w wysokości 30 074 zł i 3 grosze są wprowadzane do budżetu i będą wykorzystane w roku bieżącym, bo nawet trzeba powiedzieć, że w pierwszym półroczu, bo projekt końcem czerwca się kończy. Dotacja celowa na utrzymanie dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie innej gminy 12 tysięcy złotych. No mamy taką sytuację, że jest kilka rodziców, którzy pracują poza terenem naszej gminy, dojeżdżają do pracy przejeżdżając przez Sieniawę i tam te dzieci zostawiają w przedszkolu. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób starszych objętych programem rządowym Posiłek w Domu i w Szkole na lata 2019-2023 34 200 zł. Zakup wyposażenia do stołówki przy szkole podstawowej w Adamówce
2000 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem osób świadczących usługi opiekuńcze 13 tysięcy złotych. Bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków sieci kanalizacyjnej oraz remont kanalizacji w Adamówce, tutaj chodzi o tą kanalizację deszczową, 44 tysiące złotych. Nadwyżka niewykorzystanych środków w 2019 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 1115 złotych i 89 groszy i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 25 tysięcy złotych. Głównie są to wydatki, które no, które powinny zostać nam zwrócone przez powiatowego inspektora weterynarii, ale a związane z usuwaniem dzików, które padają w wyniku afrykańskiego pomoru świń i zgodnie z ustawą muszą być przez nas usunięte, a później inspektor ma zgodnie też z ustawą zwrócić te środki. Wydatki majątkowe proponujemy zwiększyć o 660 tysięcy złotych, w tym na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy 30 tysięcy złotych, przebudowa dróg na terenie gminy 190 tysięcy złotych, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krasnym 50 tysięcy złotych, zakup wyposażenia do stołówki przy szkole podstawowej w Adamówce 23 tysiące złotych. Tutaj to są środki, które pozwolą nam złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia tej stołówki na kwotę 80 tysięcy złotych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 30 tysięcy złotych. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 127 tysięcy złotych. Tutaj chcę powiedzieć, że będzie to rozbudowa oświetlenia na osiedlu w Topczy oraz jeżeli zakład energetyczny przystąpi do przebudowy zasilania niskiego napięcia na Nissanach i na Kowalach, to również na budowę tam oświetlenia, ale również na wykonanie dokumentacji projektowej w Pawłowej, gdzie już jest firma wybrana przez Zakład Energetyczny w Jarosławiu i już przystępuje do projektowania, ale również czeka nas projektowanie przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamówka, a największy zakres na terenie Cieplic, ponieważ no całe Cieplice będą też kablowane, czyli sieć niskiego napięcia będzie chowana do ziemi. Opracowanie dokumentacji na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Adamówce 100 tysięcy złotych i budowa podłogi tanecznej z trybuną, miejscami postojowymi i zielenią w Majdanie Siniawskim 110 tysięcy złotych. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 222 362 zł. Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 946 220 złotych i 8 groszy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 692 668 zł i 16 groszy i przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 222 362 zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1115 zł i 89 groszy i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30 074 zł i 3 grosze. W paragrafie trzecim zwiększa się ogółem przychody budżetu gminy o kwotę 1 100 000
68 582 zł i 8 groszy, w tym przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 915 030 zł i 16 groszy i przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 222 362 zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1115 zł. 89 groszy. Przychody jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30 074 zł i 3 grosze. W paragrafie 4 przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 222 tysiące, no bardzo chciałbym, bo to spłata kredytu jest, ale jest to 222 362 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w takiej właśnie kwocie. Jest to ostatnia rata pożyczki, ona ze względu na to, że z tej pożyczki była finansowana rozbudowa oczyszczalni ścieków w Adamówce, a na tą inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich, a z kolei pożyczka, mimo że została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i tam, gdyby nie było tego dofinansowania z Unii Europejskiej, to moglibyśmy się starać o umorzenie tej raty pożyczki, ale ze względu, że było to dofinansowanie, to nie ma takiej możliwości. I w paragrafie 5 szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały zleca się w utworzeniu gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań, czy tam projekt uchwały. Uchwała numer 1/1/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Czytamy dalej projekt uchwały. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Konieczność wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2020-2023 wynika z dokonanych zmian w budżecie na rok 2020 dzisiejszą uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie, którą przed chwilą Wysoka Rada podjęła, oraz z zarządzeniami wójta gminy Adamówka według stanu na dzień 6 marca 2020 roku. I w paragrafie 2 określa się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Chcę powiedzieć, że jest to, jeżeli chodzi o ilość lat tej prognozy finansowej, najkrótsza prognoza, jaka może być, bo ten rok 2023 wynika z przepisów ustawy, która mówi, że tą wieloletnią prognozę finansową określa się na dany rok budżetowy oraz na 3 lata
no, do przodu. Natomiast gdybyśmy mieli zadłużenie, to taka prognoza musiałaby być uchwalona i opracowana na cały okres spłaty zaciągniętego długu, kredytu czy obligacji wyemitowanych itd. Także to jest no, taka najkrótsza, jaka istnieje, jaka jest uchwalona, no, dzięki temu, że na następny rok już nie mamy żadnego zadłużenia. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gmina Domówka stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No, te załączniki macie panowie załączone do projektu uchwały, natomiast no, ich nie da się przedstawić słownie, to już musi się przeczytać samemu, ponieważ to są po prostu no, tabelki. No, pańska mi też przygotowała tutaj objaśnienia, z których wynika, jak wygląda sytuacja na koniec 2020 roku, bo myślę, że to jest taka no, najbardziej czytelna dla niefinansistów informacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu uchwały, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8, łamane przez 59, łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O przedstawienie projektu uchwały poproszę również pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o ustalanie stawek zagospodarowania odpadami komunalnymi, no, znaleźliśmy się niestety w tej grupie gmin, które do których uchwał były różnego rodzaju zastrzeżenia. W przypadku naszej uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność paragrafu 5a, w którym ustaliliśmy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, którzy mają kompostownię. Otóż ustawa mówi, iż Rada Gminy może zwolnić z części opłaty. My zrobiliśmy to w taki sposób, że od razu pokazaliśmy wysokość opłaty po zwolnieniu. No tak niestety nie może być, w związku z tym to zwolnienie, no ten zapis musi brzmieć inaczej, czyli że zwalniamy w wysokości 2 zł od jednej osoby. W przypadku gospodarstwa domowego 8 zł przy metodzie tej opłaty ustalanej zgodnie z paragrafem 2 tej pierwotnej uchwały. Ale jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa, no nie kwestionując co prawda tych stawek, które były po zwolnieniu, ale zaznaczyła, że to zwolnienie, jeżeli chodzi o swoją wysokość, powinno być adekwatne do jak gdyby zmniejszenia kosztów wywozu odpadów,
które są od tych mieszkańców, którzy kompostują. Ponieważ my chcieliśmy zachęcić do kompostowania odpadów, to zwolnienie ustaliliśmy w wysokości 8 zł od osoby, gdzie stawka opłaty po zwolnieniu wynosiła 12 zł. W związku z tym, bojąc się, żeby to nie było kwestionowane, proponujemy, żeby zmienić też paragraf 3 i ustalić stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości przy metodzie określonej w paragrafie 1, czyli od osoby, w kwocie 14 zł miesięcznie. Natomiast w paragrafie 4, który mówi o ustaleniu stawki zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości przy metodzie określonej w paragrafie 2, czyli od gospodarstwa, w wysokości 56 zł miesięcznie. I wówczas to zwolnienie jest w wysokości takiej, która jest akceptowana, bo większość gmin właśnie zwalnia w wysokości 2 zł od osoby miesięcznie. No i od gospodarstwa wtedy jest 8 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, a domówka i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 roku, z taką mocą jak te zakwestionowane zapisy, no z tego względu, że są to rozwiązania korzystne dla mieszkańców i mogą wchodzić w życie z datą wsteczną. Natomiast no, nie mogłyby wchodzić, gdyby nakładały nowe dodatkowe obowiązki, czy podnosiły wysokość opłaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 3/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały numer 8/59/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Adamówka oraz określenia warunków i składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ta uchwała dostosowuje wzór tej deklaracji do właśnie tego, co przed chwilą zostało uchwalone. I po prostu znajduje się tam taki punkt, w którym można będzie wyliczyć wysokość udzielonego zwolnienia z części opłaty, czyli tych 2 zł od osoby. No z tego względu, że w poprzedniej deklaracji no nie było takiej możliwości, po prostu tam od razu była wpisywana stawka, jaka obowiązuje w przypadku, kiedy gospodarstwo domowe jest wyposażone w kompostownik. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania?
Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1, łamane przez 4, łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Adamówka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proponujemy w tym projekcie uchwały, tak jak to było w latach ubiegłych, aby Rada Gminy Adamówka nie wyrażała zgody na wyodrębnianie w budżecie Gminy Adamówka środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2021. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Projektu uchwały. Nie widzę żadnych pytań. Projekt uchwały nr 1 łamane przez 5 łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka dnia 6 marca 2020 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ wpłynął do nas wniosek o sprzedaż działki 984 łamane przez 3 o powierzchni 14 arów, która jest położona w Majdanie Sieniawskim, to proponujemy przeznaczyć ją do sprzedaży. Wniosek był od mieszkańca naszej gminy. Jaki przetarg? Jaki przetarg? No przetarg będzie nieograniczony przetargiem. To jest to działka o 14 roku. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Ja może dwa słowa powiem, ponieważ ta działka znajduje się w Majdanie Sieniawskim. To jest tam na przesiłku Bukowiec. Ona przelega do drogi powiatowej. W tej chwili no, nie ma właściwie właściciela działka. Jest zarośnięta, wygląda bardzo brzydko przy drodze. Tak, myślę, że tutaj wartuje sprzedać, jeżeli jest nabywca, po to, aby tą działeczkę zagospodarował. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 6 łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Z takich samych powodów, jak poprzednia uchwała, proponujemy przeznaczyć do sprzedaży działkę numer 1504 łamane przez 3 o powierzchni 10 arów i 81 metrów kwadratowych, która jest położona w miejscowości Cieplice. Jest to taki mocno zaniedbany staw, który znajduje się też bezpośrednio przy drodze powiatowej. Sprzedawany też będzie w drodze przetargu nieograniczonego. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 1 łamane przez 7 łamane przez 2020. Rady Gminy Adamówka z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka 23 sierpnia 2019 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przysługującym sołtysom i milczących osiedli. Przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tutaj no wiem, jakie padały propozycje na w czasie posiedzenia komisji. Niemniej jednak no, wydaje mi się, że były one no, za bardzo drastyczne, jeżeli to patrzymy, że ten klub no jest przez 3 dni po 3 godziny czynny. Ja bym proponował, oczywiście będziemy proponować tutaj bardzo mocne działania dotyczące funkcjonowania tego klubu, ale chciałbym, żebyśmy do tego podeszli na spokojnie i bez emocji i żeby pani przewodniczącej Rady Osiedla zwiększyć dietę o 100 zł. Nie ruszając diety wiceprzewodniczącej, a po prostu, żebyśmy wspólnie mocno przyjrzeli się funkcjonowaniu tego klubu. No jeżeli to jest do przyjęcia, to bardzo proszę, natomiast no te działania, o których było mówione na komisjach, czyli nawet dotyczące zmiany statutu, to tak jak mówiłem, no, to jest oczywiście sprawa otwarta i kiedy będziemy uchwalać statut gminy, no też na pewno trzeba będzie zaktualizować statuty poszczególnych naszych tych jednostek pomocniczych, czyli osiedla i poszczególnych sołtysów. Dziękuję serdecznie panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa w sprawie projektu uchwały chciałby zabrać głos?
Proszę. Mamy tutaj przewodniczącą osiedla. Może ona powie parę słów na temat, jak to widzi i jak wygląda funkcjonowanie tego klubu na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, to tak jak mówiłam do pana wójta, tam bardzo mało przychodzi praktycznie nikt do tego klubu. Dlatego prosiłam pana wójta, żeby pan wójt się tym zajął, żeby to po prostu albo funkcjonowało tak, jak powinno, albo no nie wiem, co z tym zrobić. No na razie to moim zdaniem to bardzo słabo. Ja chcę powiedzieć, że prosił panią przewodniczącą, żebyśmy jeszcze na spokojnie porozmawiali po sesji. Dobrze? Dziękuję również. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę już chętnych. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 1 łamane przez 8 łamane przez 2020. Rady Gminy Adamówka z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane przez 42 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania pierw przysługującym sołtysom i przewodniczących osiedli. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projekt. Głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak mówiłem przy rozszerzeniu porządku obrad, na wniosek nadleśnictwa, który został uzgodniony, jeżeli chodzi o projekt uchwały, został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ustalilibyśmy tą uchwałą, aż, bo to jest rzeczywiście dużo, aż 41 pomników przyrody. One są wszystkie nazwane tymi pomnikami przyrody, jeżeli chodzi o nadzór, sprawować będzie Nadleśnictwo Sieniawa. No i w załączniku są pokazane też no, miejsca, w których te pomniki przyrody się znajdują. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Czy są jakieś pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Czytam projekt uchwały, uchwała nr 1, łamane przez 9, łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka 6 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak wspomniałem przy rozszerzaniu porządku obrad, uchwała ta została przygotowana na wniosek Komisji Skarg, Wniosków, Petycji Skarg i Wniosków tej nowej komisji, która zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym musi być powołana przez Radę Gminy. Komisja ta wnioskowała o zwiększenie właśnie liczby punktów sprzedaży, przy czym tej liczby myśmy tutaj no, w projekcie uchwały nie wpisywali. Ja nie chcę po prostu tutaj zajmować stanowiska co do tego, ile ma być tych punktów, czy mają być. Przy czym uchwała jest przygotowana w taki sposób, jak pozwala na to ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponieważ Rada Gminy, ustalając liczbę, tą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, może ustalić tą maksymalną liczbę dla poszczególnych miejscowości. I tutaj w taki sposób jest to zaproponowane, czyli jeżeli chodzi o te alkohole, które zawierają powyżej 4,5% alkoholu, czyli jedna kategoria to są powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, bo piwo, jeżeli ma nawet powyżej 4,5%, może być sprzedawane na zezwolenie dotyczące piwa. I druga kategoria powyżej 18% zawartości alkoholu. W tym projekcie uchwały uszanowaliśmy tą sytuację, która w tej chwili jest. Co prawda dotychczas funkcjonująca uchwała nie rozgranicza, gdzie ma być to jedno zezwolenie dotychczasowe, ale ze względu na to, że jest ono wydane dla punktu sprzedaży, który znajduje się w Majdanie Sieniawskim, to ten jeden punkt jest tutaj zapisany, a ten, który miałby być ewentualnie dodatkowy, jest określony, że będzie w Adamówce. Chcę jednocześnie powiedzieć, że równie dobrze może być podjęta uchwała o tym, że jest jeden punkt sprzedaży i jest on na domówce. Bardzo bym chciał, po doświadczeniach z dyskusji, która toczyła się wczoraj, abyście panowie radni podeszli do problemu odpowiedzialnie i żeby tutaj nie odezwały się animozje, które czasami w Radzie się pojawiają. Takie animozje pomiędzy Majdanem a Adamówką, czy innymi miejscowościami. No, żeby nie było sytuacji takiej, że no my mamy, to wam nie damy. Bo tak, no tak czasami, no tak czasami niestety jest. Bo chcę też od razu powiedzieć, zezwolenie, które jest w Majdanie, kończy się z końcem grudnia 2021 roku. I wówczas będzie sytuacja taka, że to zezwolenie zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, czyli że bierze się pod uwagę odległość od najbliższego punktu, no to u nas wtedy najbliższego punktu nie będzie, to bierze się to, kto ma więcej zezwoleń innych. No więcej zezwoleń innych ma GS, bo ma zezwolenie na piwo
w Majdanie i, na i zezwolenie na piwo w Krasnym. W związku z tym ten punkt będzie badany przez takie są zasady. Także prosiłbym bardzo, żeby wszystkie te aspekty rozważyć, podjąć decyzję, jaką panowie uważacie, ale żeby po prostu no, później nie było jakichś tam pretensji do wójta, że są takie czy inne sytuacje. Ja mam tutaj duże doświadczenie w tym zakresie i pamiętam, jak wyglądało głosowanie nad projektem uchwały, który zresztą no, wczoraj się pojawił. Tak nieformalnie. Dobra, to idziemy na zero. Może teraz prawnicy uznają, że liczba zero jest liczbą, a nie nie wiadomo czym. No i pamiętam, jak wtedy Majdan głosował. Jak jeden mąż przeciwko takiej uchwale. Także chciałbym, żeby to wszystko no, spokojnie rozważyć i podjąć oczywiście taką decyzję, jak uważacie. Ja w sprawie, czy ma być zwiększenie, czy nie ma być, głosu zabierał nie będę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Mamy ten punkt, więc to się odbywa, że pani Edyta Ziemba złożyła wniosek o przyznanie jej no jednego punktu sprzedaży alkoholu powyżej wysokoprocentowego, nazwijmy to. Skorzystała oczywiście z dobrodziejstw ustawy o wyrwaniu uprzejmości, która to na to zezwala, dlatego złożyła ten wniosek. I w dniu 28 grudnia 2019 roku zebrała się komisja. W składzie Stącer, pan Ciur Gorzisław, Szurgow Tadeusz i pan Kuba Edward, która po przeanalizowaniu tego wniosku no wydała takie, nie wiem jak to nazwać, oświadczenie, nie oświadczenie, ale przyraziła się i wyraziła zgodę na przyznanie takiego punktu, bo było taka, jest taka możliwość tego. Albo możemy zwiększyć o kilka punktów. Możemy, o dwa, nie możemy zwalić o kilku, to zależy od naszej od rady, nie możemy tego zwiększyć. Możemy zamienić punkt, który wisi na, u nas z tamtej uchwały rady, że do spożywania na miejscu, możemy go przerobić do żeby był do wykorzystania, do sprzedaży na wynos w sklepie groszek. No i poza tym, no nie mamy innych możliwości. Możemy to jeszcze. To może ty właśnie skutkować, co pan wójt powiedział, że gdy skończy się w 2021 roku koncesja w Majdanie, będzie nastąpił problem, że będziemy musieli się zająć dalej jednym tylko punktem, a ten, jak pan wójt powiedział, już no Majdan no nie będzie mógł startować z tym. Więc żeby sobie jeszcze raz kolano, uważam, żeby pozostawić ten punkt, który już jest na Majdanie, dołożyć jeden do gminy, na środku gminy, z którego korzystać by mogli wszyscy mieszkańcy, którzy mają wodę na zakup tego alkoholu wysokoprocentowego. No myślę, że ten sklep z groszek no, spełnia wszelkie wymogi, żeby miał ten wysokoprocentowy alkohol. Gdyż tak, no sklep jest w dobrym miejscu położony, okamerowany, no bezpieczny dostęp do drogi. Personel wystarczy, znaczy personel na pewno musi być przeszkolony co do sprzedaży alkoholu. No więc, no nie wiem, teraz już od Wysokiej Rady zależy decyzja, jak podejmiemy decyzję. Czy na opcję, że możemy się negatywnie ustosunkować tutaj? Jest, tylko dlatego chcę, jak pan wójt zaznaczył też, ale możemy... Możemy ustalić tylko jeden punkt i wtedy będzie następny problem. Bo mówił pan o różnych decyzjach, ale jest też negatywna decyzja. Możemy wydać negatywną decyzję odnośnie tego wniosku. Ale to rada może wydać, bo komisja się przyczyniła, czy pozytywnie oczyniła ten wniosek. Dziękuję. Ale to dlatego powiedziałem, że teraz ta ustawa o wychowaniu przyszłości daje nam takie prawo. Nie, rada, żebyśmy chodzili jedno nie mamy. Teraz możemy dać, że mówię, jeden jeszcze wisi, gdyby nas ktoś chciał kiedyś w przyszłości o ten. Nie musimy się zbierać, musimy podejmować te decyzje,
że będziemy podejmować i dodatkowe są wyższe dodatkowe. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu. Otwieram dalszą dyskusję. Czy ktoś z państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Dołożeniem wniosku lub
Ale wczoraj był przeciw. No to więc dlatego dowiedzieli mnie, nie było wczoraj, więc dziękuję panu, że pan mnie poinformował. Bo to on sam sobie przeczy. Ale to jest, nie musimy zabierać, możemy dać jeden punkt więcej, rozwiązujemy problem. To jest największe, najskupniejsze rozwiązanie. Może spodnieni wysłuchają pozycję. Jeszcze chciałem wskazać. Wczoraj na połączonych komisjach nie było ani jednego głosu za zwiększeniem punktu sprzedaży tak zwanego twardego alkoholu. Ani jednego. Było kilka przeciw i mniejszą ilością było wstrzymanych. No to wie pan, albo zwiększamy kilka punktów, albo zostawiamy jeden na terenie gminy. Jeżeli zostawiamy jeden na terenie gminy, jeżeli ustawodawca nam tak każe, bo musimy zostawić jeden punkt na alkoholu, to niech to będzie uczciwie. Nie, że jest cały czas w jednym miejscu i mamy jednego monopolistę, który się tylko cały czas sprzedaje, dajmy innym szansę. Dajmy innym szansę, przenieśmy to do centrum gminy. Dlaczego jest jakiś wywiad przeprowadzony w gminie, że ktoś chce więcej, może jak jest więcej punktów, że chcą wprowadzić na alkohol? Panie radny, ale to nie ma znaczenia, czy wywiad jest, czy nie. Wczoraj radni na komisjach wszyscy praktycznie zagłosowali przeciw zwiększeniu. Jeżeli wszyscy są przeciw zwiększeniu, ja też. Ale jestem za przeniesieniem tego punktu, który jest teraz w Majdanie Sieniawskim, jestem za przeniesieniem go do Adamówki. A mało tego, 4 na 5 radnych jest za tym, żeby nie było alkoholizmu ani patologii w gminie. Także ja myślę, że my radni wreszcie pomożemy i rozwiążemy ten problem. Panowie, jak wcześniej prosiłem, no. Prosiłem, aby jeżeli mówca coś mówi, żeby mógł nie przeszkadzać i pojedynczo zajmuje. Proszę bardzo, pana radny jeszcze raz. To w takim razie dziękuję panu wiceprzewodniczącemu, bo to mi się bardzo to podoba. To jeżeli pan przewodniczący złoży formalny wniosek. Złożyłem formalny wniosek. Ja mam drugi wniosek formalny o podniesienie jednej liczby punktów sprzedaży. O jeden jeszcze punkt sprzedaży, bo jeżeli wracając do odpowiedzi, jak to zadał pytanie radne, jest, wchodził po wiosce pan radny Jan, wchodziłem ja, nie mówię, że 100% mieszkańców się pytało, dlaczego tego alkoholu u nas nie ma, ale bardzo dużo, duża większość, tak to liczbę średnio około 80% zadawało to pytanie, dlaczego my to musimy, dlaczego też, z Majdanu ludzie przyjeżdżają, kupują wszystko, my musimy jechać tego konia. Jeżeli przyjechali do zakupu do tego sklepu, tak samo kupią sobie alkohol, pomijany sam ten sklep, to nie ważne, każdy wybiera ze sklep, gdzie uważa. Ale skoro pan wiceprzewodniczący wstawił taki, to się stawia drugi. Ale proszę państwa, proszę panów, no te wnioski składamy jeden za drugim, ale przed sobą mamy projekt uchwały i uważam, że jako pierwszy powinien być głosowany projekt uchwały, a potem zobaczymy, co dalej, prawda? Proszę państwa, więc ten wniosek pana przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków, to no, tak naprawdę dotyczy tego, żeby przegłosować projekt uchwały. Czyli ten wniosek, który złożyła komisja. No a później zobaczymy, co będzie. Komisja jest za, jeszcze żeby tu przyjechać. Komisja jest za. Tak, no to tutaj dlatego jest negatywnie dwie komisje połączone. A dzisiaj musimy połączone jakieś podjąć decyzję, prawda? Tak, oczywiście, no trzeba. No, trzeba dać szansę po prostu wyrażenia swojej woli przez całą Radę. To nie znaczy, że ktoś się wstrzymał, że jest przeciwny. Tak. Nie patrzmy na to. No tak, ale natomiast to tutaj, proszę państwa, no, tutaj pan wiceprzewodniczący, no, wyłuszczył te absurdy podejście. Ja dlatego mówię, że ja nie chcę absolutnie wpływać na radę, ani zajmować tutaj stanowiska, jaka powinna być decyzja, tylko że to musi być decyzja logiczna, że albo jesteśmy za ograniczeniem, albo jednak zezwolimy, żeby to zwiększenie punktu sprzedaży było. Żeby to nie było na zasadzie takiej, że minik głowy nie zawraca, żeby był zwiększony punkt sprzedaży. W związku z tym ja
mnie nie interesuje, co się będzie działo w Wadanówce i co tam mieszkańcy na ten temat sądzą i mówią. Bo tak naprawdę taki projekt uchwały to też jest konsultowany z samorządem wiejskim. No tutaj sołtys stanowisko przedstawił, jak wygląda podejście mieszkańców tej miejscowości, której to zwiększenie ma dotyczyć. Panie Wójcie, a jeszcze taka sprawa, to pytanie. GGS ma zwolenie do końca 2021 roku, prawda? Tak. Czyli zasadniczo nie możemy przenieść punktu sprzedaży, Więc ja coś panu powiem. To nie będzie oznaczało przeniesienia punktu sprzedaży, tylko to będzie jasno mówić, że bez żadnych problemów, kiedy skończy się to zezwolenie, albo na przykład z powodów nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która mówi, jakie muszą być warunki spełnione przy sprzedaży, że na przykład nie może być spożycia alkoholu na miejscu, to w przypadku uchylenia takiego zezwolenia, wiadomo, gdzie wójt wyda zezwolenie, bo tutaj też chcę wyprostować. Rada Gminy nie może zadecydować o tym, że Groszek otrzymuje zezwolenie, czy ktoś inny. O tym na podstawie przepisów decyzję w tej sprawie, to zezwolenie w formie decyzji wydaje wójt, ale wójt też musi przestrzegać w tym zakresie prawa, bo w przypadku niezadowolenia kogoś z decyzji pozytywnej czy negatywnej, no może to trafić do kolegium i może też zostać uchylone. Także to takie drobne sprostowanie. Decyzję wydaje wójt. Rada ustala maksymalną ilość punktów sprzedaży. Oczywiście, jeżeli ta maksymalna ilość punktów sprzedaży zostałaby przekroczona przy wydaniu decyzji pozytywnej, no to ta decyzja jest nieważna od razu. No nie ma chyba takiego wójta, który by taką decyzję podjął, bo to jest oczywista sytuacja. Ale tak jak mówię, no może Rada taką uchwałę podjąć. Rada ma teraz prawo decydować o tym, gdzie będzie punkt sprzedaży. Nie kto będzie miał, tylko gdzie będzie. Rada rzeczywiście może zadecydować, że ten jeden punkt sprzedaży może być w Radomówce, może być w Cieplicach, może. To znaczy, no w Cieplicach tak naprawdę nie ma sprzedawcy, który by spełniał wymagania, bo został jeden sklep, który znajduje się tuż przy szkole i nie spełnia wymogów, jeżeli chodzi o odległości. Ale Rada może wskazać miejscowość, w której będzie to zezwolenie. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Jeśli ktoś z państwa jeszcze, proszę bardzo, Rady Kubek. Proszę bardzo, pan przewodniczący komisji. Mamy wyjaśnione. Klasy nie może być, bo mamy kościół. Wtedy w Cieplicach nie może być, bo jest szkoła, a drugi właściciel jest niezainteresowany. Nie, nie prowadzi. Już nie prowadzi po prostu handlu. Dwóch, którzy są w miejscowości Danówka, nie są zainteresowani alkoholem. Zostawić w Majdanie, dodać jeden punkt sprzedaży i mamy rozwiązany problem, który by sobie dał. Zostawić w Majdanie, dać groszka i tyle. To jest, ja mam odpowiedź, w Majdanie gdzie jeszcze pan radny nie ma, pił sołtysa. Ani 50 metrów nie ma autobusu do sklepu. Nie ma jak też nie można. Ale nie ma port i musi nam koło chodzić. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Jeżeli jeszcze raz był, to tak. To ten wniosek formalny w takim układzie wstrzymuję do czasu głosowania tej uchwały. Jeżeli radni zdecydują, że zostanie poszerzony czy zwiększona liczba o jeden punkt sprzedaży, wniosek formalny wycofuję. Jeżeli radni zdecydują, że zostaje po staremu, ale może poczekajmy. No dlatego się trzyma wniosku formalnym. Teraz będzie po prostu głosowanie. Jeżeli zwiększamy dlatego mówię, jeżeli zwiększamy o jeden punkt czy więcej, to wniosek formalny wstrzymuje. Jeżeli nie, po głosowaniu zgłaszam wniosek formalny.
ja myślę, proszę Państwa, że no tak się składa dzisiaj, że jest frekwencja 100%, jest 15 radnych, wszyscy są, także uważam, że ta decyzja powinna zapaść dzisiaj być podjęta, także za chwilę myślę, że będziemy głosować tę uchwałę. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to proszę bardzo. Ja proszę bardzo. Szantaż. Albo zagłosujemy, albo będzie... Ale pan jest przeciw temu alkoholizmowi, no to o co pan mówi? No pan jest przeciw, pan głosował przeciw wczoraj na komisji, pan nie chce, żeby ten alkoholizm się szerzył, ja jestem w 100% z panem. Naprawdę, tylko mi się nie podoba lokalizacja tego punktu. Jak ma zostać jeden punkt, ja jestem w 100% za. Naprawdę. Nie chcę zwiększać ani o jedną piwo, ani o jedną flaszkę wódki na terenie gminy. Ani o jedną. Tylko niech to będzie uczciwe. Niech tu troszkę demokracji wprowadźmy do tej gminy. Brawo, panie radny. Czyli co to powinno Nie, to tak wyglądało, panie Broni, ale to tak nie wyglądało, bo nie, to nie były te intencje. Czyli co? Tak, za chwilę, ale ja chcę dać tutaj możliwość każdemu z Państwa się wypowiedzieć, proszę Państwa. Dyskusja jest żywa, także nikomu tutaj nie chcę odebrać tej sprawie głosu. Także jeżeli ktoś z Państwa tutaj chciałby jeszcze zabrać głos, no to proszę bardzo. Nie widzę już chętnych, rozumiem, że wszystkie tematy liczę. Proszę bardzo, pan radny Ciuk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie Wójcik. Mieliśmy spotkanie Komisji Skargi i Wniosków i faktycznie jednogłośnie podjęliśmy decyzję, z uwagi na to, że wypada ten punkt spożycia alkoholu na miejscu w Adamówce w osiedlu, proponujemy, żeby jednak zrobić tutaj na miejscu sprzedaży na wynos groszku, z uwagi na to, że wpłynęło to podanie. I dam taki przykład, że sklepy Lewiatanu na całych dwóch gminach, nawet na trzech, bo nawet ich mają jeszcze w gminie Starodziku sklepy, to jest patologia, to co przed chwilą ktoś z panów tutaj naprawdę nazwał pod tymi sklepami. Tam można spotkać, począwszy od, no nie podejrzewam, bo nigdy ich nie zaglądałem i nie prosiłem o dowód osobisty, od dzieci do dziadków, którzy się przewracają pod tymi sklepami. To jest patologia. Tu jest sklep, który i miejsce, które odpowiada wszelkim warunkom, to co przed chwilą powiedział pan przewodniczący Tadeusz. Jest monitoring, jest porządny parking, jest wyjazd. Zawnioskowaliśmy nawet, żeby tylko odwrócić tu od tej drogi, tutaj od dawnego posterunku, żeby na tę uliczkę nie było bezpośredniego wjazdu, żeby przechodnie mogli spokojnie przechodzić. I nie widzę lepszej decyzji. A jak walczycie, panowie z Majdanu Sieniawskiego, walczycie z patologią, no to się wyrzeknijcie tego, no o co wam chodzi? I nie przeszkadzajcie innym, jeżeli chcą naprawdę na zasadzie demokracji wprowadzić normalny, uczciwy sklep. Jestem za tym, żeby dzisiaj przegłosować, że jeżeli się wyrzekacie, to zwiększamy o jeden, a jeżeli rezygnujecie, to przenosimy tutaj. Niech się teraz wypowiedzi. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę się wypowiedzieć. Ja myślę, że nawet powinniśmy zagłosować na ustawę, później idziemy jej sprawę. Na uchwałę. No to co uchwaliła komisja? Tak. Nie to uchwaliła, my powinniśmy decyzję podjąć. Nie to, co powinniśmy. Nie wiem, że stanu komisji. Państwo, ja myślę, że kto chciał, to już się do tej pory wypowiedział, także zamykam już dyskusję nad tym projektem uchwały. Czytam tytuł projektu uchwały. Uchwała numer 1/10/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Adamówka. I dalej w treści, mamy dalej w treści, że zwiększamy o jeden punkt miejscowości Adamówka, czyli jedno zezwolenie dla miejscowości Adamówka. W Majdanie Sieniawskim również zostaje to jedno zezwolenie. Czyli w sumie byłoby dwa zezwolenia na terenie gminy Adamówka. Powyżej oczywiście 18%. Ja tutaj nie widzę, żeby było zwiększone.
zwiększeniu. Proszę powiedzieć, że zwiększamy... A bo tu nie ma, tu nie jest napisane, że zwiększenie. To jest tak sporządzony ten ta uchwała, że... Nie, zostało się na terenie gminy maksymalną liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, a zezwoleń. I na piwo jest 12, czyli tak jak było. Powyżej 4,5% do 18, z wyjątkiem piwa, dwa zezwolenia, w tym w Majdanie Sieniawskim jedno zezwolenie i w Adamówce jedno zezwolenie. I powyżej 18% zawartości alkoholu też dwa zezwolenia, w tym w Majdanie Sieniawskim jedno i w Adamówce jedno. Tak, to było niedoczytane. Teraz może bym głosował. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych 5, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Pozostałe te dwa wnioski, które były wcześniej składane, właściwie te wnioski upadają. Proszę Państwa, punkt 15. Już jesteśmy po tym gorącym punkcie. Teraz przechodzimy do punktu 15. Sprawy różne uwolnione wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa miałby jakąś sprawę, którą chciałby przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Serdecznie dziękuję za udział w sesji panu sekretarzowi, jak również panu skarbnik. Dziękuję serdecznie wszystkim panom radnym. Dziękuję pani przewodniczącej Osiedla. Dziękuję paniom sołtyskom, jak również panom sołtysom. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.